mam pewne déjà vu. Kilka lat temu Hanna Gronkiewicz-Waltz, pani prezydent miasta stołecznego Warszawy, wyszła na konferencję i powiedziała, że w ratuszu i poza ratuszem funkcjonuje zorganizowana grupa przestępcza. A teraz pytanie, czy może to jest jakaś przyszłość, może to jest przyszła jakaś konferencja pana prezydenta, który wyjdzie i powie, ola Boga, no w ratuszu i poza ratuszem funkcjonuje zorganizowana grupa przestępcza, ja nie wiedziałem, zawiesiłem tego sekretarza i tak dalej. Dlatego zasadne jest wykonanie po prostu gruntownego audytu i mam nadzieję, że on zostanie wykonany, a na pewno jest istotne, aby na tej sesji również, a jeżeli państwo nie są w stanie przedstawić, to przynajmniej poinformować w odpowiedni sposób, jak zamierzacie dalej postępować z gospodarką odpadową.